Cześć, tu Ania Lewandowska z Pytania na Śniadanie. Dzisiaj poznałam Danego. Słuchajcie, koniecznie wpadajcie na jego kanał na YouTubie. Właśnie tam Dany podpowiada, gdzie podróżować po Polsce. A które są Twoje ulubione miejsca? Dziadowo, moje miasto Dziadowo. Ale jeszcze mamy tutaj do ucha. Hamburger czy pierogi? Ziomko, hot doga. To jest moje ulubione. Małgorzata Clark i Dan Clark. To jest pytanie na śniadanie i coś, na co czekaliśmy z Asią od rana, czyli amerykańska love story, czyli historia miłosna. Dwojga ludzi, którzy mieszkali po dwóch stronach oceanu, ale ich serca biły w tym samym rytmie. Okej, jest rano i dzisiaj idziemy do pytania na śniadanie. National TV, jak się mówi National TV? Państwowa telewizor. To jest 8 rano i dużo ludzi Taylor Swift teraz. Wow. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Opowiedz się proszę, jak zaczęła się ta wasza miłość przez komputer? How did it start? Przepraszam, moje po polsku nie bardzo dobrze, ale pierwsze ja mówię, że ja kocham moje żona. Jak kocha Polska. I ja kocham moje miasto Dziadowo też. Brawo. Ja i moja żona miały mi poznać internet. Moja babcia jest pani Polka i ja mówię, jestem Polakiem. I Małgosz mówi, nie jest Polakiem. Tak nieurodzony w Polsce, to nie Polak. To nie Polak, ale babcia Polka. Babcia była więc Polka, już tak. Tutaj z Kościana, z Poznania. Tak. Są i ciągnęło do Polski. Wait, did you have a draw to Poland? Tak, tak. Moja kultura i miłość. Idź do miłość. Ja bardzo kocham moją żonę i dużo rozmawiać internet i ja myślę, wow, jestem bardzo kocha. Jak długo znaliście się tylko przez internet? 2 lata. 2 lata rozmawialiśmy rano, wieczorem, po parę godzin. Dużo czas. No i potem się spotkaliście i... W Warszawie. A, w Warszawie. Tak. Dany przyleciał na święta Bożego Narodzenia i równo rok po naszym pierwszym spotkaniu wzięliśmy ślub. Okej, nowa Dani, mam make-up teraz. Małgosiu, ale jak to wasze pisanie wyglądało i jak dużo było emocji, skoro doprowadziło do tego, że spotkaliście się w realu? Bardzo dużo pracy to wymagało z i obietnic z strony. Również? Czekania na to? Obietnic może nie. Mi się wydaje, że podeszliśmy do tego, co będzie, to będzie. Byliśmy bardzo otwarci. Amerykanie są bardzo otwarci na nowe doświadczenia. A Polki, jak widać, też. Tak. To wasze pierwsze spotkanie to było jak pierwsza randka? Czy już przez internet uznaliście, że jesteście parą i spotkaliście się już jako para? Were we dating online? No, we were the first one we met. Jak się poznaliśmy? Tak luźno to traktowaliśmy, każdy był po drugiej stronie monitora, więc byliśmy sobą, nie było żadnych tajemnic. Mówiliśmy, czego oczekujemy od partnera, co nam się w życiu podoba, jakie mamy oczekiwania. Ale Małgosiu, ale to było tak, że ty tutaj sobie pisałaś, czatowałaś, a jednak chodziłaś na randki, czy nie? Czy dla ciebie to już... Typu? Tak, tak, prawda. Bo jednak 2 lata to training, jest drugi. Training, jest. Tak. Trzeba mieć doświadczenie. Ale moje pierwsze kocha i moje pierwsze Polakiem. Tak, jego serce obie biło dla Polki, tak. Mm-hmm. I bije nadal. Still beating for the Polish. Light up the sky like flame.
Ario, tak. Co trzeba zrobić, żeby taki związek, nawet na taką ogromną odległość, móc utrzymać? Myślę, że tajemnica tkwi w tych rozmowach, bo jeżeli my mamy jednak ograniczoną możliwość budowania tej relacji, bo się nie dotkniemy, nie pocałujemy, nie przytulimy. Dodatkowo to, jeszcze randkujemy. Tak, to jest ta druga strona medalu zakochania. Natomiast tutaj postawiliście na autentyczność, na przyjaźń, na budowanie tej intymności, poznawanie siebie, takie autentyczne. Więc zobaczyliście siebie takimi, jacy jesteście. I to chyba też sprawiło, prawda, że nie było jakichś takich... Tak było, słuchajcie. Wydaje mi się, że też należy zwrócić uwagę, że to było jednak 20 lat temu, że takie randkowanie przez internet to nie była taka nasza codzienność, jak teraz jest. Teraz, prawda, to jest no big deal. Ja się zaloguję i możesz sobie tam znaleźć partnera. A my właśnie tak jak tutaj pani powiedziała, że każdy był sobą, nie było wiadomo, oczekiwań nie było dużych, ale jednak te 2 lata czas poświęciliśmy na to, żeby codziennie ze sobą rozmawiać, żeby poznać jeden drugiego. Mm-hmm. Tam wiadomo, życie to zweryfikowało później. No właśnie, spotkaliśmy w realu. Ale ja idę do Polska pierwszy raz i szybko kocha. Ja bardzo kocha. I jak dzień? How many before we got married? Zanim się pobraliśmy, to kolektywnie spędziliśmy 40 dni razem. I to wiadomo, mój tata zawsze to podkreśla, że jak my się widywaliśmy, to byliśmy oboje na wakacjach. Że nie było takiego zgiełku pracy, takiej codzienności, że zawsze była ekscytacja, jesteśmy razem i spędziliśmy 40 dni razem i pierwsze wesele było w Stanach, czyli to organizowaliśmy na odległość, drugie wesele było w Polsce, fenomen, powiem też na odległość. I oczywiście jestem Amerykan i Amerykan myśla, wszystko ludzi, kocha Amerykę. Wielka miłość, małżeństwo, dzieci, szczęście, radość. Na dzieci trochę czekaliśmy. Mamy teraz 10-letniego syna i 7-letnią córkę. Gratulacje, tak. Dzieci. Z dziadkami teraz są w Działdowie. I ja bardzo fajnie życzyć teraz. Ja życie. Lubię 2 kultury, jest bardzo fajne i wszystko moment nowa. No jest taka mieszanka, to nasze życie jest taka trochę mieszanka i amerykańskiego stylu, i polskiego stylu i tak staramy się te pozytywy z obu kultur wziąć i pokazać dzieciom, że w Polsce się żyje tak, bo mieszkaliśmy w Działdowie przez rok. We did the school here. I Dan bardzo kochał. Życie, nasz ten nasz styl życia, taki właśnie w mniejszym mieście, że można było wszędzie chodzić na piechotę, tego zgiełku nie było. Ale jeszcze mamy tutaj do ucha. Hamburger czy pierogi? Ziabko hot doga. To jest moje ulubione, jest ziabko hot doga i wszystko raz, jak kupić ziabko hot doga, ja robisz selfie. Tak. Yes, dziękujemy serdecznie. Habowy dziękujemy nie, bardzo habowy za podzielenie nie. się waszą historią, miłość. Dziękujemy serdecznie. Życzymy. Małgorzata i Dan Clark byli z nami i Maria Rotkiel, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. A teraz już, proszę państwa, czerwony red dywan. Red carpet, by powiedział. Yeah. Okej, okay, bardzo fajny dzień teraz, pytania na śniadanie i ja mam dużo nowe kolegi, pracy kolegi. Chodź Maciek, can you be on my camera? Yeah, sure. Jest moje nowe kolegi, Maciek, twoje pracy jest po polsku, proszę. Jak twoje prace tutaj, pytania na śniadanie? Gości, wymyślam tematy, pomagam przy pisaniu scenariusza. Bardzo fajny mężczyzna. Okej, okay, idziemy. Idziemy. Do telewizor, Maciek, wow. National, jak się mówi national telewizor? Publiczny telewizor. Publiczny telewizor, jest fajny. I jeden moja nowa koleżanka jest Anna.
moderno, obiad. Dobry, bardzo dobry obiad. Ok, bardzo szybko, telewizor, czas, ale dobrze, tak? Debiut za litrę. Cześć, dzisiaj Dany u nas gościł w programie Pytanie na Śniadanie w Polskiej Telewizji Publicznej. Bardzo Cię było miło poznać, Dany. Miło mi poznać też. I przede wszystkim jestem z Ciebie dumny, że mogliśmy rozmawiać po polsku. Oczywiście. Jestem Polakiem, jak moja babcia. Dziękuję. Ok, ostatni thoughts, jak się mówi, thought, myśla. Ostatnie myśli. Stanie myśli dzisiaj. Ja potrzebuję więcej czasu na antenie. Ja też. Ale ja mówię żałdowo też dużo. Też. I bardzo fajne nowe kolegi. Ma bardzo dużo kolegi teraz. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo TVPL. Miło mi poznać i do zobaczenia. Teraz pierwszy raz ma Wi-Fi i ma dużo SMS-em. Ameryka też ogląda i mówi, nie rozumiem, ale fajne, wyglądasz fajne. Jak ludzi mówisz? Że dobrze, naturalnie, bez stresu. Urodzeni przed kamerą. Hamburger czy pierogi? Pozdrawiamy, pa!